Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poniedziałek. Ci, którzy knują zło. Przeczytaj Księgę Michała, jakie grzechy groziły ściągnięciem kary Bożej na tych ludzi. Księga Michała, 2 rozdział, od wiersza 1 do 11. I 3 rozdział, od 1 do 12. Biada tym, którzy leżąc na swoich łożach obmyślają zbrodnie i knują zło, a gdy świta poranek popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Gdy pożądają pól, grabią je, a gdy domów zabierają je, gnębią męża i jego dom, właściciela jego dziedzictwo. Dlatego tak mówi Pan: oto ja obmyślam dla tego rodu klęskę, z którego nie będziecie mogli wyciągnąć szyi, ani się z niej podnieść, gdyż będzie to czas zły. W owym dniu zanucą o was pieśń szyderczą i odezwie się skarga tej treści: jesteśmy doszczętnie zniszczeni. Posiadłości mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda. Nasze pola podzielona między tych, którzy nas wzięli do niewoli. I nie będzie nikogo, kto by nam przydzielił cząstkę i rzucił los w zgromadzeniu Pana. Nie kraczcie złowieszczo, tak mówią. Czegoś takiego nie powinno się przepowiadać. Nie spotka nas taka hańba. Czy dom Jakuba jest przeklęty? Czy duch Pana jest ukrócony? Czy takim miałoby być jego dzieło? Czy jego słowa nie są życzliwe dla tego, kto postępuje w sposób prawy? Lecz to wy występujecie jako nieprzyjaciele mojego ludu. Niewinnego pozbawiacie odzienia, płaszcz ściągacie z tych, którzy niczego złego nie przeczuwają, jak ci, którzy wracają z wojny. Żony mojego ludu wypędzacie z miłych ich domów, ich niemowlętom zabieracie na zawsze moją chwałę. Wstańcie i odejdźcie, to nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, zguba ta jest nieodwracalna. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił: będę wam prorokował o winie i trunku, to byłby kaznodzieją do tego ludu. 3 rozdział. Wtedy rzekłem: słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości. Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości. Krajacie to jak mięso w garku, jak pieczeń na patelni. Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On was nie wysłucha. Zakryje wtedy swoją twarz przed wami, ponieważ popełniliście złe czyny. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wierzby. Słońce zajdzie nad prorokami, dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze będą zawstydzenia, wieszczkowie zawiedzeni. Wszyscy skryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga. Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Słuchajcie tego, wy naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste, budujcie Syjon, przelewając krew,
a Jeruzalem popełniając zbrodnie. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana się powołują, mówiąc: czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Dlatego z powodu was Syjon będzie zaorany jak pole. Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. Wystąpienie Achaza na tron spowodowało, że Izajasz i jego towarzysze znaleźli się w okolicznościach bardziej przerażających niż kiedykolwiek wcześniej w Królestwie Judzkim. Wiele z tych, którzy dotąd opierali się zwodniczym wpływom bałwochwalczych praktyk, teraz skłaniało się już do udziału w kulcie pogańskich bóstw. Książęta Izraela okazali się niewierni swemu powołaniu. Fałszywi prorocy zwodzili lud swoim przesłaniem, a niektórzy z kapłanów prorokowali za pieniądze. Ci, którzy przewodzili w odstępstwie, nadal jednak zachowywali formy nabożeństwa ku czci Boga, twierdząc, że należą do jego ludu. Prorok Micheasz, który składa świadectwo w tych trudnych czasach, oświadczył, że grzesznicy na Syjonie, mimo iż na Pana się powołują i bluźnierczo się chełpią, czyż nie ma Pana wśród nas, to jednak wciąż budują Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnię. Jednym z stałych problemów, z jakimi borykają się Hebrajczycy, było szczególnie zwiedzenie polegające na domniemaniu, iż ich wyjątkowym statusie ludu pańskiego, wiedza o prawdziwym Bogu, w przeciwieństwie do grzesznego i bałwofalczego pogaństwa, stawia ich poza nawiasy karania. Jednak twarda prawda była taka, że właśnie ze względu na ten szczególny status ich wina wywołana grzechem, których nie dopuszczali, była większa niż wina pogan raz po raz. Tak jak w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg ostrzegał ich, że wszelkie błogosławieństwa, jego ochrona i powodzenia będące ich udziałem są zależne od ich posłuszeństwa przykazaniom. Oto jedno z tego rodzaju ostrzeżeń. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiło od twego serca po wszystkie dni twojego życia. Ale opowiadaj o nich swoim synom i synom synów swoich. 5 Mojżeszowa 4:9. Jakkolwiek staralibyśmy się mówić sobie, że jest inaczej, w jakim stopniu my, adwentyści dnia siódmego, mający tak wielkie światło prawdy, zagraża podobnym niebezpieczeństwom.